Metchem jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych termoplastycznych obecnym na rynku od ponad 40 lat. Specjalizujemy się w produkcji i montażu wyrobów o wysokim stopniu skomplikowania. Produkcja dla rynku motoryzacyjnego znacząco przyczyniła się do unowocześnienia naszej technologii produkcji oraz podjęcia się wykonywania coraz trudniejszych jakościowo wyrobów. Obecnie Metchem to nowoczesna wtryskownia posiadająca ponad 40 maszyn wraz z niezbędną infrastrukturą oraz narzędziownią. W 2019 roku podjęliśmy strategiczną decyzję dotyczącą rozwoju naszej automatyzacji w zakresie robotów sześcioosiowych. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o współpracy z firmą KUKA. Z perspektywy czasu wiem, że była to decyzja dobra. Jestem kierownikiem działu rozwoju w firmie Metchem. Mój dział odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i wdrażanie nowych projektów. Prezentowana automatyzacja dotyczy wyrobu dla przemysłu motoryzacyjnego już wdrożonego do produkcji seryjnej. W produkowanym wyrobie znajdują się cztery inserty aluminiowe, które są montowane w technologii obtrysku. Już podczas etapu wyceny mieliśmy świadomość, że bez zaawansowanej automatyzacji nie będziemy w stanie osiągnąć pożądanej wydajności, jakości oraz możliwości wybrania tego projektu. Właśnie dlatego postawiliśmy na automatyzację z wykorzystaniem robota sześcioosiowego. Dzięki zastosowanej automatyzacji mamy 100% pewność zgodności wyrobu z wymaganiami klienta. We wdrożeniu tego projektu ważną rolę odegrała firma Dentec, odpowiedzialna za całą automatyzację i integrację zastosowanego robota. Jako Dentec Robotics od 2016 roku zajmujemy się automatyzacją procesów produkcyjnych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Specjalizujemy się w obsłudze wtryskarek przy pomocy robotów. Automatyzacja z wykorzystaniem robota KUKA KR20 została zaprojektowana w celu realizacji procesu podawania insertów do czterokrotnej formy wtryskowej. Aluminiowe tulejki są pozycjonowane przez podajnik wibracyjny. Następnie manipulator ustawia je w rozstawie zgodnym z ułożeniem w formie wtryskowej. Robot KUKA, wyposażony w dedykowany chwytak, pobiera tulejki, umieszcza je precyzyjnie na stronie matrycowej formy wtryskowej, a następnie odbiera gotowe wyroby ze strony stemplowej. Odebrane detale są sprawdzane pod kątem obecności insertów. W jednym cyklu podajemy 16 sztuk tulejek, a czas cyklu wynosi 45 sekund. Rosnące koszty osobowe zmuszają producentów z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych do podejmowania zdecydowanych kroków w kierunku robotyzacji. Dotychczasowe rozwiązania oparte o manipulatory liniowe przestają już być wystarczające w przypadku wytwarzania złożonych detali. Roboty przemysłowe KUKA stale ewoluują, a ich łatwość programowania pozwala na szybką i skuteczną implementację. Bardzo cieszy nas fakt, że współpraca firm Metchem, KUKA i Dentec rozwija się, o czym świadczą kolejne inwestycje w zakładzie naszego klienta. Industrial intelligence.